Cześć, drzewnoekspert.pl. W dzisiejszym krótkim filmie chcę pokazać różnicę pomiędzy lążą zakończoną splice'em, zaplotem, a lążą zakończoną karabinkiem na węźle. Chciałbym jednocześnie troszeczkę zareklamować lążę, które mam u siebie na sklepie drzewnoekspert.pl. Zaplatam je tutaj w swoim warsztacie własnoręcznie. To są wszystkie ląże, które mają czarny znaczek, brak certyfikacji CE. Polega to na... Ponieważ zaplot polega na zdekonstruowaniu końcówki liny, a następnie na zapleceniu jej na nowo, traci w tym momencie ta końcówka certyfikację producenta. No i po prostu trzeba zaufać, że ten zaplot jest wykonany prawidłowo i że pozostawił co najmniej 90% wytrzymałości pierwotnej liny. Więc tak wygląda oczko zaplecione na tachionie aż z wpiętym karabinkiem. Można sobie wyobrazić, jaka jest różnica pomiędzy takim a taką końcówką na ląży przy przeciąganiu przez gałęzie, przy ściąganiu tej ląży z różnych miejsc, przy po prostu ciągnięciu czasami za sobą. Powoduje to ogromną różnicę, że mamy tutaj zgrabny karabinek i malutkie oczko, a zapleciony węzeł na karabinku. Także polecam zaplecione ląże, polecam produkty na drzewnoekspert.pl, które mają ten znaczek czarny, brak certyfikacji CE. To są wszystkie produkty zaplecione tutaj przeze mnie. Dodatkową zaletą zaplatania na zamówienie jest to, że można dowolnie zamówić i wpleść dowolne produkty, które normalnie mają jakieś elementy nieotwieralne, czyli nie można ich wpiąć tak jak karabinek. Można sobie różnego rodzaju zatrzaśniki wpleść w to albo pierścienie. Także przyjrzyjcie się temu na drzewnoekspert.pl. Dzięki.